Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie. 28 października roku pańskiego 2022. Będzie to połączone niestety z materiałem z koszenia trawy, bo nic nie miałem wtedy do łożenia. 10 czy 9? Kurde, sam nie wiem. Chyba 10. Poniedziałek w każdym razie. Października. Kosimy sobie trawę, w zasadzie to była wsiewka, kto pamięta. Sieliśmy wiosną Avatar i Arabelę i wsiewaliśmy nowe mieszanki traw z motylkowymi od Wronkowskiego. Fakt, było gęsto, ale zobaczcie, jak na października, czyli umociliśmy sobie powiedzmy 5 ton zboża z hektara, takie mieszanki dla jałówek i dla cielaków i w ogóle. I zobaczcie, jaki tu jest, już siąłem wiadomo ileś, ale teraz mnie pójdę po kamerkę, nagram, pokażę wam, że zobaczcie, jakie wały są, jak to jest widać może, jakie wały są zielonki. Czyli mamy i zielonkę, nasiano kiszonkę, fajną zielonkę z dużą ilością motylkowych. Lucerna też jest, ale tu jest nie tak dużo widać, zobaczcie. Tu ją będzie widać. O, na przykład tu mamy lucerkę. Ona bardziej wiosną się pokaże. Teraz wiadomo, kończy na oto. Tam jest lucerka na przykład, nie chcę tu gnieść. O, zobaczcie tu. Też jest chyba 5%, bo lucerny, z tego co pamiętam, w tej akurat mieszance traw, ale bardzo dobra siła kiełkowania, bo dałem dużo, fakt. Pamiętacie, że dałem dużo, ale zeszło 100%, bo kiełkowanie jest mega, mega mocne. I będzie jeszcze fajny plon zielonki. Będę musiał to przerzucić po prostu na... Przerzucić, żeby było nasiono kiszonkę odpowiednio zawiennięte. Teraz wiadomo, jesienią nie ma już takiego dużego słońca, żeby to szybko nam tak zawiędło, a takie duże wałki masy zielonej naprawdę nam tutaj, słuchajcie, dadzą fajny plon, czyli mamy dwa w jednym, taki wash and go, bo mieliśmy i zboże, i teraz zobaczcie, mamy ten pokos trawy z motylkowymi, bardzo fajny, który jeszcze nam zakiśnie i da nam paszę. Kto z was tak nie chciał, może warto spróbować. No to może tam jest jeszcze część rożyska, które zostało po zbożu. No ale przecież słomę do TMR-u też się dodaje, więc ono tam niczym nie przeszkadza nawet. A może coś tam pomoże. Wiadomo, że sama zielonka, ale no... wiadomo, że też było dużo opadów w tym roku. Jednak polecam wam ten sposób, żeby sobie w ten sposób działać. Bo... No warto, tak? Przy tych cenach paliwa wszystkiego mamy dwie rzeczy tutaj w jednym. Na pewno pokażę wam, jak wygląda wtedy pierwszy pokos na wiosnę tej trawy i zobaczycie sobie wtedy, jak to wtedy będzie wyglądało gęste. To na razie jest dopiero po sobie. Nie odpinałem przodu, bo słuchajcie, będę chciał, nie szybko, nie jeżdżę szybko, bo tu jest, wiecie co, młoda taruń. Niektórzy by kamień gdzieś zadzierał, mnie niszczył. I co? Będę chciał stworzyć tam jeszcze sobie obok łąkę, obok poletek, żebyście mieli gdzie zaparkować. Kukurydza polowa, ta co była cięta na razie już teraz, słuchajcie, między 10 a 12 ton mokrej, przy 33,80 wielkości. No musiałem pewne zęby też tam ściąć, zwierzyna i tak dalej. Większość już ściąłem na piachach. No nie robiłem z tego materiału, kamera załadowana materiałem w ogóle, ale na pewno nakręcimy jeszcze i słonecznik, bo tutaj Patryk ciąci w ogóle, także tego materiału będzie. Tak samo jak z tej trawy, zobaczcie jaki bałki fajny. Uważam to za sukces, że tam kiewałki trawy w październiku z siewki, bardzo białkowe, bo były część lucerny, duża wyjść kończyny się pojawią, więc a dzisiaj postanowiłem, mamy pochmurno lekko, ale jest bezwiecznie, pole suchawe. Nie chcę mi się dużego opryskiwacza zapinać, opryskamy dzisiaj jęczmień i przężyto, namiotłe na chwasty dwuliścienne i na mszyce jęczmień. Jak pamiętacie, wiele osób zadawało mi pytanie,
zwłaszcza na Bednarach, czym pryskam. Ludzie chcieli zapamiętać, także już przypominam wam, że pryskamy Pontosem z nową substancją, jak zawsze zabieg jesienny jest pewniejszy, tańszy i dokładamy sobie chlorotuluron, tutaj nikt nie mógł zapamiętać, to jest dikurek, subsinna, inna nazwa oprysku, chodzi tutaj o substancję czynną, chlorotuluron. I ten chlorotuluron dokładamy, że wzmocnimy działanie sobie namiotu i zarazem załatwimy chwasty dwuliścienne, a dołożymy jeszcze sobie tutaj na jęczmień, na mszyce, to jest izanazuma, ACT piryt i lambda halotryna. Także będziemy mieli już zabezpieczony ten jęczmień na... Wcześniej nie było czasu, jak wiecie, pokazy. I przy tej okazji wszystkim przybyłem. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście na pokazach. Myślę, że za rok może się spotkamy. Za fajną atmosferę i za dużą frekwencję. Pozdrawiam wszystkich ze szkoły z Mieczysławowa, ze Starego Brześcia, z Turku. Serdecznie was pozdrawiam. A ja sobie teraz za chwilę z Robertem będę tutaj mieszał. Także widzimy się za chwilę na polu. Ale sobie zapamiętajcie, że u mnie się to bardzo fajnie sprawdza i też finansowo jest to naprawdę fajna rzecz. Jak widzę, słuchajcie, że wioską później ktoś pryska. Ja nie twierdzę, że wiosenne opryski są też złe. I że pryska i że ma później masę miotły, która nie została wzięta przez te, nie będę wyliczał, które środki. Więc ja stosuję to, co tam, gdzie mogę oczywiście, stosuję to rozwiązanie i jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Dobra, słuchajcie, widzimy się za chwilę na polu, pogadamy sobie jeszcze w 60-tce, co i jak. Już naprawdę nie chciałem tego, że dużego opryskiwacza zapinać, bo tam jest też mokro. Będę wcofywał, żeby tam je cudować, a spieszę się, żeby zdążyć to wszystko zrobić. Bo jak wiecie, teraz dzień już jest krótki, a póki jeszcze ciepłe dni są, chciałbym to wykorzystać. Jeżeli pszenica wzejdzie i uda się jeszcze opryskać pszenicę zimową, tą, którą sieliśmy na poletkach, bo już myślę, że tam kłysą jeszcze nie dotykałem tego i tak dalej, to też będę chciał zrobić tym rozwiązaniem. To jest akurat Asory, która nie jest wrażliwa na chlorotuluron, także możemy chlorotuluron się zastosować. Jeżeli by to była wrażliwa, tak jak mokka, musielibyśmy zastosować inne rozwiązanie, no ale to już nie będziemy o wszystkim, albo tutaj powiem rozmawiać. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na jęczmieniu. Robert już rozkłada lance. Dlatego też dużym opryskiwaczem tu nie przyjeżdżałem, bo tu jest mokro. Będziemy cofać, zobaczymy, mam nadzieję, że się nie wtrążolimy gdzieś. Zobaczcie chwastów, nie wiem czy będzie widać. Będzie pewnie widać. Takich malutkich już jest sporo. Już jest sporo. Miotłę już zobaczę, nie wiem czy będzie ją widać tutaj. Malutką miotłę widać. Tu jest właśnie jęczmień Riki, który sieliśmy, a wam pokażę co się dzieje. Słuchajcie, jak za gęsto posiejemy też miejsce. Tu jest mokro, ja rozumiem. Tutaj, tu się właśnie boję, żeby się strążolić gdzieś. Chociaż twardo się wydaje. Zobaczcie, tam poprzeczniak dalej kawałek. Jest zielony. A tu gdzie jest gęsto zasiane, bo drugi poprzeczniak, a to jeżdżałem jedno na drugie. Jest za gęsto, to jest żółty. Jeśli jak za gęsto się jęczmień zasieje, jednak trzeba przestrzegać. Zobaczcie, całe pole ładne zielone. Poziomowanie, Robert, rozłóż. Poziomowanie rozłożyłeś? Tam jest ładne zielone, a tutaj i zobaczycie, jak będę jechał, że będzie się to powtarzało i z jednej, i zarówno z drugiej strony, czyli o, tutaj ile miotły wybiło. Gdzie gęsto na drugim poprzeczniaku zachodzi wzdłuż na poprzek, to jest żółty. On później to tam gdzieś mu minie, ale to daje za gęsty się właśnie też jęczmienia, nie? Ogień z rury, przód do góry! Jak pamiętacie, w zeszłym roku był też zrobiony ten sam myk. Gdzieś na filmie możecie sobie znaleźć Pontos plus chlorotuluron. Nawet jednej miodły, czyściutko było. Naprawdę mega, dlatego też o tym mówię, bo wielu z was pytało, jak wcześniej wspomniałem. Oto, teraz słuchajcie,
żeby zostawili głos fajnych komentarzy pod filmem moim jakby na, bo nie moim, ale z moim udziałem na agroprofilu. Kto wie, o czym mówię, na pewno będzie zorientowany. Jestem zwolennikiem też spotkania na jesieni, to co można oczywiście, bo mamy później mniej pracy wiosną. Przed tronem tu była kukurydza. Także myślę, że liki nam fajnie tutaj wyjdzie. Oby jak w tym roku plon był, nie wiem. Zobaczcie, to jest sytuacja, się powtarza na poprzeczniaku. Robert zaznaczył mi, dokąd mam przejechać. Kilku osobom, które ze mną rozmawiały na webinarach i zapisały sobie właśnie te środki, które ja stosuję na ten moment, prosiłem, żeby później w komentarzach w przyszłym roku dały znaka, jak moje doradztwo im wyszło, na dobre się nazwę. Chyba GPS pokazuje, że dobrze. Pory zostawił. Miejmy nadzieję, że okno pogodowe nam pozwoli to zrobić. Na razie deszczu jako takiego większego nie nadają. No i daj Boże, żebym wszystkim wam pozwoliło ściąć kukurydzę. Cena idzie w górę, także bardzo fajnie. Pogoda jęczmienia. Pamiętacie pełko. Bardzo fajnie się krzewi, więc myślę, że na wiosnę będzie fajnie to pole wyglądało. Ja polecam naprawdę na słabsze gleby jęczmień zimowy zamiast żyta
trzeci rok. Jak na jęczmień zimowy. Niektórzy z was pamiętają z Vincenta Challenge Galileo Hybrydę. Pełto, teraz Ricky. Pełto też, pełto także. Witam was w dalszej części vlogu. Mam nadzieję, że pójdzie to w jednym. A postanowiłem sobie tak po szybkości nagrać. Zobaczcie, u sąsiada Patryka kombajn, bo tam chyba operator jest inny. Młóci słonecznik Moresilem, to jest nowy nabytek Patryka. Słuchajcie, skończy się ptaką radocha. Tutaj miały taką radochę w tym słoneczniku, że szok. A jak na 3, słuchajcie, jak na 3 listopada, uważam, że na słonecznik już jest późno. Zobaczmy, jaki to ma korzeń. O panie, nie takie kruche, jak się wydaje, ta gąbka uschnięta. Przydałby się jakiś mulczer, żeby to idealnie zrobić. O, pełny zbiornik już słonecznika. Tyle co się wyjeździ, na pewno śpi, odpoczywa, coś tam czyta. Wystraszymy go. Inspekcja transportu drogowego. Daj mi chwilę, czy porozmawiam. Okej. Nie, śpi. Kukurydza porozsypywana, będzie sypane chyba. Nagramy zlec. Czuć już, słuchajcie. Słuchamy, może na pewno jest smród tej zgnilizny tego słonecznika. Jest chłopak, co robi usługę mulczowania. No i? Na manientach. Ile bierze? Nie wiem, musiałbym zapytać. To taki Piotrek bez ręki, co na filmie kiedyś u mnie był. On kupił mulczera, jeździ po ludziach, jak ktoś chce to. Nie uchytki robi? Robił kiedyś. Robił, no. Kupił mulczera i mówi, że jeździ po usługach. Tutaj to jest nic, słuchajcie, tam jechałem kiedyś, Karolinę zawoziłem. Na Niedrzewiu, jak wyjeżdżasz z autostrady, nie? 80% leżało. Leżało? No, 80%. Chodźcie, zobaczymy. Taka wilgotność chyba niemożliwa. Może z tych roz naciągło wszystko i tak dalej. Obłuskamy. Chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda. Jak to pastewny, smaku nic ciekawego. A ja co? A ja dzisiaj bykam do sądu. W jakiej sprawie, wiecie? Wniosku o zażalenie na hipotekę, którą prokuratura chce wejść, tam już weszła, nie wiem, jak to wygląda dokładnie. Będę dziś wiedział. W następnym vlogu wam opowiem. No i co? Widzicie, jak to wygląda. Trzymajcie się, do zobaczenia.